przygotowani na tego typu mecz. Widzieliśmy, jaka murawa jest, jaka była wczoraj. Mieliśmy okazję ją zobaczyć, więc wiedzieliśmy, jakie to będzie spotkanie. Piłka skakała, było wiele niedokładności. Trzeba było znaleźć odpowiedni środek i na pewno są pozytywne. Czy na pewno możemy zrobić dużo lepiej w ofensywie i nad tym elementem będziemy pracować. No, negatywne. Przyjdzie czas na analizę, oczywiście, tak jak zawsze po każdym meczu. Dlaczego ty masz pseudonim Pieprzona Maszyna? Zapomnijmy o słowie maszyna. Pieprzona, przepraszam. Dlaczego? Czy ty jesteś takim rzeczywiście futbolowym robokopem? No właśnie, dzięki temu to jest jeden właśnie z powodów, dlaczego ludzie tak na mnie mówią. Ze względu na to, że po prostu jestem w stanie grać co 3 dni na bardzo wysokim poziomie, dać z siebie wszystko, kiedy mam złamany nos, to nie spuścić głowy, tylko chcieć wrócić do gry, nawet mimo bólu po prostu, no i kibice to doceniają. Tobie były potrzebne te minuty właśnie specjalnie też bez tego rytmu meczowego, bez tych gier, czy jednak jak jesteś w treningu cały czas, nie robisz takiej różnicy? Nie robi aż takiej różnicy, ale oczywiście ten mecz bardzo dobrze mi zrobił, bardzo dobrze się fizycznie czułem, mimo że murawa była bardzo trudna, ale a tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko było. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Pozytywne punkty po tym spotkaniu, ale też również negatywne, nad którymi będziemy pracować przed tym pierwszym ważnym meczem. I te negatywne w Twojej ocenie to na przykład?